Cześć, jestem Aguś, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Tasty Planet i dzisiaj oficjalnie lecimy w kosmos. Jeśli wam się spodoba odcinek, to koniecznie zostawiacie łapkę w górę. Jeśli nie widzieliście poprzednich odcinków z tej serii, to macie je oczywiście w karcie. A ja zaczynam. A, lecimy na orbitę, okej. Lecimy na orbitę i musimy uważać, tutaj są, widzę satelity. My będziemy jakieś małe obiekty latające tutaj zjadać. Wiecie, kosmiczne śmieci. W tym momencie wyjadamy kosmiczne śmieci. One wszystkie lecą w jednym kierunku. Więc troszeczkę jest to problem, bo ciężko jest mi znaleźć odpowiedni rozmiar. Ale okej, tutaj widzę, że kilka takich odpowiednich jest. Jeszcze nie wiem, czy zderzenie z jakimiś meteorytami i innymi obiektami tutaj będzie dla mnie kończył się śmiercią, ale chyba w ogóle nie chcę tego sprawdzać. Okej, mamy teraz całkiem spore. Okej, jednak sprawdziłam. Mogę się spokojnie od nich odbijać, tak samo satelity nic mi nie robią. W takim razie zaczynamy zżeranie. Troszeczkę oczyścimy naszą ziemską orbitę, wiecie, zrobimy przysługę ludziom i po prostu zjemy to, co oni wyrzucili i jakieś takie odłamki skalne. Dzięki temu, jak ludzie zdecydują się na loty w kosmos, to nie będą mieli problemu, wiecie, że zderzą się z czymś, bo już tutaj nic nie będzie. Przynajmniej zobaczymy tak naprawdę, jak to się rozwiąże. W każdym razie coraz większe mogę jeść te śmieci kosmiczne, te wszystkie pyły i odłamki. Ale jak widzicie, jeszcze nie wszystkie są w moim zasięgu. Uwaga, przyciskamy się pomiędzy wielkimi skałkami. W tym momencie mam tylko w sumie 30 cm, więc one wcale nie są aż takie wielkie, jak mi się wydawało. I ja też nie jestem taka wielka. Prawdopodobnie lot w kosmos wykorzystał moją energię na to właśnie, żeby się tutaj dostać i jakby swój rozmiar poświęciłam właśnie na ten cel. I mam 46 cm, więc jakby ten pierwszy poziom prawdopodobnie zakończy się z niezbyt wielkimi rozmiarami. Może dotrę do metra, ale w sumie zaczynam w to wątpić. O, patrzcie na to! Zjadłam największy obiekt tutaj. O nie, mam mało czasu, czekajcie, musimy się jak najszybciej skupić i zjeść jak najszybciej te większe obiekty. Kurczę, czy ja zdążę? Uff, zdążyłam! W ostatnim momencie udało mi się to zrobić. Zapomniałam o tym czasie, zapomniałam patrzeć na czas. W każdym razie udało się. Lecimy w takim razie dalej. Tutaj jest drugi poziom z orbity i znowu będziemy zjadać te same obiekty. Okej, teraz się pojawiły satelity. To może nie był satelita to, co tutaj zjadłam. O, mamy też astronautów! Chciałabym wam pomóc, ale prawdopodobnie polecicie gdzieś w przestrzeń kosmiczną. Chyba, że wiecie, oni tak krążą sobie po orbicie i wiecie, jak przelecą u Ziemi naokoło, to do mnie wrócą. Strasznie dużo ich tu jest! Dobra, tego się nie spodziewałam, a przynajmniej nie tak szybko. Mam tylko nadzieję, że nie będzie tutaj kosmicznych policjantów, którzy nagle zaczną do mnie strzelać, bo to byłoby na pewno niezbyt miłe z ich strony. W każdym razie dalej wyjadamy meteory i inne latające kamyczki kosmiczne, czymkolwiek one tam są. W każdym razie teraz ja już jestem dużo większa niż wcześniej. I tym razem na pewno powinno mi się udać dotrzeć do metra. Tylko muszę się w miarę spieszyć, bo mam tylko 1,5 minuty na zjedzenie wszystkiego. Okej, większe obiekty już są w moim zasięgu. W takim razie czuję, że zaraz i ludzie... O, już są! Okej, 1,5 metra! Słyszę jakieś dziwne pikanie. Czym to pikanie jest? Czy odbieram jakieś dziwne kosmiczne sygnały? To jest zastanawiające. Okej, zdecydowanie bardziej uspokaja mnie wrzask tych ludzi, których zjadam. Teraz tutaj całkiem sporo tych ludzi było. 2,5 metra. W takim razie zaraz... Okej, już teraz mogę jeść satelity. Dobra, dwóch ich zjadłam. Nie wiem, jak się odmienia satelity. Wiem, że to nie jest ta satelita, tylko ten satelita. Ale co? Dwie satelity? Dwóch satelitów? Nie mam pojęcia, jak to odmienić. No, ale to w sumie nie ma znaczenia. Pozbędę się tego problemu, zjadając wszystkich satelitów. 3 metry przekroczone i 20 sekund do końca, czyli teraz muszę jak najsprawniej zjeść jak najwięcej tych obiektów. Tylko wydaje mi się, że z lewej strony już nic nie było. 3,5 metra, w ten sposób kończymy ten poziom. I proszę o coś nowego tutaj. No dalej mam metr i dalej właściwie wszystko dzieje się od prawej do lewej. W sensie wszyscy lecą w tym kierunku. Dalej słyszę te dziwne sygnały. Okej, czy to są jakieś rakiety w tym momencie? Zobaczcie, jak w ogóle tutaj dużo jest obiektów na tym poziomie i jak ciężko jest mi znaleźć coś, co mogę jeść. Jestem zdecydowanie za mała, a wiecie, a czas płynie.
I tylko duże obiekty w tym momencie wlatują tutaj w przestrzeń kosmiczną. No dobra, postarajmy się wynaleźć w takim razie jak najwięcej tych najmniejszych elementów, tych najmniejszych odłamków, no tak, żeby móc zacząć zjadać coś większego, no bo tyle smakołyków przelatuje mi przed oczami. Dobra, teraz mogę jeść troszeczkę większe, więc zaraz prawdopodobnie znowu będę mogła jeść ludzi. Tylko, no jeszcze chwila, no tyle rzeczy smacznych! Okej, w końcu są ludzie. I mogę też jeść duże skały. Dalej nie mogę zjeść żadnego satelity. No ale dobra, to też już jest tylko chwila do tego momentu. Tutaj mamy super dużą skałę, ona powinna mi pomóc wzrosnąć. Mamy ludzi. No gdzie te satelity? Chcę zjadać je! Okej, teraz mogę! W końcu, 4 metry prawie, no w sumie dopiero lekko ponad 3, więc może Agu tak się nie rozpędzaj jeszcze z tym swoim rozmiarem. Ciekawe ile tutaj będę miała metrów na koniec. W każdym razie, już wszystkie prawie obiekty mogę zjadać. No, poza tymi jednymi, to są chyba jakieś silniki albo jakieś elementy rakiet, jeszcze nie jestem pewna. Och, musimy się przycisnąć. Teraz mogę się poruszać już po całym obszarze. No bo wiecie, bo wszędzie mogę znaleźć coś smakowitego tutaj. O, smakowita planeta, dokładnie tak się nazywa gra, więc w sumie... czy skończymy zjadając planetę? Dobra, nie będę wybiegała za bardzo w przyszłość, mogę zjadać kapsuły kosmiczne. Okej, to są jednak kapsuły kosmiczne, czyli w środku pewnie jest jeszcze więcej ludzi. Prawie 7 metrów i kurczę, człowiek wyleciał mi poza mój zasięg. 40 sekund do końca, więc prawdopodobnie... O! Udało mi się. Prawdopodobnie za chwilę skończymy. 7,5 metra jednak się udało i nawet brązowy medal. Także nawet nie najgorzej było. Zobaczmy, co będzie na tej orbicie teraz naszym obiektem zainteresowań. Mam już 1,5 metra, więc nie powinno być wielkiego problemu. Okej, mamy nowe obiekty. Nie powinno być wielkiego problemu z zjadaniem ludzi, tylko gdyby ludzie tutaj byli, to byłoby na pewno łatwiejsze. Czy to za mną leci? To zdecydowanie za mną leci. Obawiam się, że to jest coś, co może mnie zniszczyć, tylko sprawdźmy to dokładnie. Musiałam się upewnić. W takim razie wiemy, że te obiekty, które za mną lecą, czymkolwiek one są, one właśnie w tym momencie próbują mnie zniszczyć. Czyżby to była jakaś ziemska technologia? A może pozaziemska technologia, bo tak też mogło być. No, to jest problem, że tych obiekcików, które mogę zjadać, jest całkiem nie za dużo. I jakby te kulki, one niszczą wszystko, nie tylko mnie. Ale również jedzenie, które mogłabym zjeść. Przestańcie, lećcie sobie w tę stronę. Kurczę, one zjadają moje jedzenie. Ja bardzo nie lubię, gdy coś zjada moje jedzenie. To bardzo jest przeszkadzające. Coraz większe jednak mogę zjadać. No nie, przed samym nosem. Przed samym nosem mi pożarły jedzenie. Mam tylko 2 minuty i nawet nie jestem w połowie, więc czas leci bardzo, bardzo szybko. Okej, teraz powinno być trochę łatwiej, ponieważ wszystkie te świecące, nie wiem, gwiazdy, cokolwiek to jest, one były z drugiej strony, no tylko jedna została tutaj, więc zostaje mi bardzo dużo jedzenia do zjedzenia. 6 metrów przekroczyłam. I zobaczcie, tutaj są takie malutkie te obiekty, które mam nadzieję wkrótce będę mogła zjeść. Oczywiście są też większe, których raczej bym unikała przez najbliższy czas. Okej! Jedno widzę, że mogę zjeść. Gdzie jesteś, maleństwo? Tutaj. Mamy. Energy Entity? To jest jakiś... nie wiem co to jest, ale coś energetycznego, nie wiem... Nie wiem czym jesteś. To jest jakaś energia. Uznajmy, że będziemy zjadać energię. I teraz mamy energię i mamy bardzo szybki wzrost. Minuty do końca, więc wcale nie jest tak najgorzej. Czy jeszcze jakieś energie mamy tutaj? Była. Była, ale nie zdążyłam jej zjeść. Srebrny medal udało się zdobyć. Coraz bardziej interesujące jedzonko mi tutaj spotyka. Och, jak tutaj dużo i wszystko bardzo szybko się przemieszcza. Dużo obiektów. Oczywiście nic do zjedzenia. Rakiety, które mam nadzieję nie będą mi przeszkadzać. Mam 3,5 metra, więc w sumie zaraz powinnam być w stanie zjadać również satelity. No, na razie jak widzicie, bardzo wybiórczo muszę tutaj latać. O nie! Prawie zostałam zjedzona. Dobra, odpuśćmy sobie to, bo te entity energetyczne, one sobie tutaj latają zbyt blisko mnie. Mamy satelity. Dobra, szybciutko zjadamy satelity. Patrzcie, jak tutaj ich dużo leci. Samoloty, znaczy rakiety, chyba zabierają mi rozmiar, jak mnie potrącą.
Kosmiczne potrącenie, to jest coś, co mi się przydarzyło. Okej, możemy jeść te kapsuły. Nie widzę żadnego entity energetycznego, więc jestem chyba póki co bezpieczna. Tylko też zastanawiam się, czy one gdzieś tu wrócą? Czy może już uciekły, bo jestem za duża? Nie chcę latać zbyt blisko krawędzi, bo jak zaraz we mnie wleci, to mnie pożre. Okej, jest! Jest energia. Pochłoniemy w takim razie kosmiczną energię. Tej jeszcze nie mogę pochłonąć, ale ona zaraz będzie mogła pochłonąć mnie. 22 metry! Właśnie pochłonęłam energię i ona dała mi niezły zastrzyk, jeśli chodzi o mój rozmiar. W takim razie zaraz już powinnam być w stanie zjadać rakiety, tylko... No oczywiście, jak mogę coś zjadać, to tego nie ma. Okej, energia jest tutaj. Rakieta! Tak, mogę! I udało mi się ją dogonić. Jeszcze mi się udało ją dogonić, więc jest dobrze. Tutaj jest kolejna. Czyli w takim razie już nie mam żadnych przeszkód tutaj na etapie. Wszystko, co wleci tutaj w ten mój obszar, mogę spokojnie sobie zjadać. Więc jest naprawdę, naprawdę dobrze. I już mam 30 metrów. 32 metry i zakończony poziom. Jestem na orbicie, ale w ogóle nie widzę Ziemi. Czy ja tu w końcu dotrę do Ziemi? Okej, na razie zobaczmy, co? No oczywiście, tego mi tylko brakowało, żeby coś tutaj latało i do mnie strzelało, no pięknie. Musimy w takim razie nie tylko wybierać najmniejsze kąski, ale też uciekać od tych niebieskich rakiet. Kosmiczna policja, ale jakie zwroty robią. Widać, że na mnie polują tutaj. Chociaż jeśli trzymam się na dystans, to jakby przestają lecieć w moją stronę, widzicie? O, zrobi kółeczko i poleci sobie dalej. Dobra, czyli wystarczy się na trochę odsunąć i już mam spokój. W każdym razie możemy zjadać kapsuły, one powinny mi tutaj dać zaraz wystarczający rozmiar, żeby móc poradzić sobie z kosmicznymi policjantami. Mogę już zjadać je? Ale fajny kolor! Dobra, czym ty w ogóle jesteś? Muszę spojrzeć, bo no jak zwykle nie spojrzałam, a zjadłam coś innego potem. Czekamy w takim razie na kolejną rakietę, która tu przyleci. Pomimo tego, że mogę je zjadać, one nie uciekają tak przede mną, tylko wiecie, dalej próbują do mnie strzelać. Jest atak shuttle. Co to znaczy? W sensie, na pewno wiem, że to jest coś, co ma za zadanie niszczyć wrogie jednostki. Czy to był jakiś myśliwiec? Kosmiczny myśliwiec? W każdym razie zostało mi 20 sekund na skończenie poziomu, więc dobrze byłoby, gdyby jeszcze jakaś rakieta, o właśnie, jeszcze jakaś rakieta tutaj była i udało się. Mamy zakończony ten poziom. W takim razie coś czuję, że dzisiaj uda mi się w ogóle skończyć całą orbitę. O, czy to jest Międzynarodowa Stacja Kosmiczna? Zaraz się przekonamy, co to jest. Proszę tylko żadnych obiektów strzelających. Mogą być takie, które próbują mnie zjeść, ale niech chociaż nie strzelają. Będzie na pewno dużo prościej. Okej, mamy zwyczajne rakiety. Tych rakiet się nie obawiamy. Mamy energię, której obawiamy się tylko troszeczkę. 20 metrów, no i jeszcze 20 metrów to jest za mało na zjedzenie rakiety. Ale coś czuję, że jeśli zjemy kilka tych kulek energetycznych, to będzie zaraz już dużo lepiej. Okej, chciałam sprawdzić, czy aby na pewno mogę ją zjeść, bo wydawała się wyjątkowo duża. Okej, mamy rakietę. I 27 metrów. Super. Tak krążę wokół tej stacji kosmicznej. Mam już prawie 50 metrów. I jeszcze 2 minuty czasu. No i naprawdę jeszcze sporo muszę urosnąć. 50 metrów i dalej nie mogę tego zjeść. O, ja mogę nad tym latać. To wiele ułatwia. Nie muszę w takim razie unikać tej stacji kosmicznej. 54 metry. No strasznie małe to wszystko już jest. I bardzo mało energetyczne. Okej! Zjadłam. Czy przyleci tutaj jeszcze jedna stacja kosmiczna? Bo była całkiem smaczna, ale jednak nie była wystarczająca, żebym skończyła ten poziom. Zdecydowanie lepszą opcją jest latanie na środku. Okej, 65 metrów. W takim razie ze srebrnym medalem kończymy 7 poziom i idziemy na poziom 8. O, i tutaj już mam 100 metrów! Czy to jest UFO? Okej, UFO próbuje... Jeszcze strzela, próbuje mnie zjeść, zniszczyć i potrącić i jeszcze w dodatku strzela, no tego mi było trzeba. O co wam chodzi? Co ja wam zrobiłam? Prześladuję ziemian, a nie jakichś kosmicznych ufolutków? Na szczęście sobie gdzieś polecieli, no i wrócili. Dobra, będę po prostu na spokojnie ich unikać, przynajmniej przez jakiś czas. Najgorsze w tym poziomie jest to, że każdy strzał
od ufoków kończy się dla mnie tym, że tracę rozmiar, a jedzenia dla mnie jest tutaj naprawdę bardzo mało. Jak ja mam skończyć ten poziom, skoro, zobaczcie, praktycznie nic nie mogę tutaj zjeść. No, a zaraz jeszcze mnie trafią ufolutki i tyle z tego będzie. Minęła ponad minuta, a ja dalej jestem taka, wiecie, bardzo, bardzo nieduża. No ale dobra, chyba teraz zaczyna się troszeczkę stabilizować sytuacja. Dopiero teraz zaczęłam być w stanie zjadać odrobinę większe skałki. No ale jak widzicie, jeszcze nie wszystkie. Super trudny poziom. Znaczy, może nie aż taki trudny, ale po prostu trochę męczący początek. Teraz robi się troszeczkę lepiej, bo już widzę, że mam dużo więcej obiektów do zjedzenia. Już nie jest tak, że latam tak kompletnie bezcelowo. Dobra, przenieśmy się trochę w tę stronę, bo tutaj jest dużo jedzenia, a mało przeciwników. Dobra, mamy większe skały. Tylko proszę, nie trafcie mnie, bo mam 300 metrów! Nawet sobie nie zdawałam sprawy, jak znacznie urosłam. Dobra. Unikajmy pocisków, to jest w tym momencie najważniejsze i to jest droga do sukcesu na tym poziomie. No oczywiście trafił mnie. 440 metrów. O nie, myślałam, że mogę zjeść już tego ufolka, a okazało się, że mogłam zjeść asteroidę, która była za nim. Czy możecie się zestrzelić wzajemnie? Czy wy jesteście inteligentną formą życia, która nie potrąca się i nie strzela do swoich? Przynajmniej nie widziałam takiej sytuacji, odkąd zaczęłam ten poziom, ale zobaczcie, mam prawie 600 metrów! Już mam ponad 600 metrów! Jeden obiekt sprawił, że przekroczyłam tę wartość i dalej nie mogę ich zjadać! Okej! Mamy kosmiczne statki, w sensie statki kosmiczne, kosmitów, UFO, po prostu UFO i tylko 20 sekund! To jak ja mam to zrobić? Okej, wszystkie ufole musimy zjadać, bo one dają mi najwięcej, jeśli chodzi o rozmiar. 915. Czy będę miała rozmiar kilometra? Czy zdążę przede wszystkim? 970, kurczę! Tak, kilometr, udało się. To jest rekordowy rozmiar. Mam już w tym momencie średnicę kilometra. I jeszcze dwa poziomy do ukończenia tutaj na etapie orbity. 10 kilometrów. W tym momencie z 10 kilometrami zaczynam, więc jestem dużo, dużo większa niż byłam wcześniej. Czym jesteście? Czy to jest jakaś znowu kosmiczna energia, która próbuje mnie zjeść? No i znowu, widzicie, zaczynam w takim momencie, że pomimo tego, że mam 10 kilometrów, praktycznie nic nie mogę zjeść. A jak już w końcu mogę coś zjeść, to ta energia mi to pochłania. To jest nie fair! Dobra, poszły gdzieś sobie w inną stronę. Więc ja tutaj korzystam i zjadam wszystkie najmniejsze elementy. Chociaż teraz już widzę, że zaczynam być coraz mniej wybiórcza, że coraz więcej mogę zjeść. Więc jest to całkiem dobre, tylko nie daj się jakby zjeść sama, bo to jest najważniejsze, żebym teraz przy tym obecnym moim rozmiarze nie musiała zaczynać od zera. No niestety, przyszły w tę stronę, skąd wszystko wychodzi i wyżerają mi co najlepsze kąski. No dobrze. Coraz mniej muszę wybrzydzać, mogę zjadać coraz więcej elementów, więc będzie mi teraz troszeczkę łatwiej, bo jak dotąd musiałam po prostu wybierać te najmniejsze, a teraz mogę zjadać je za koleją, więc nawet jak tutaj przyleci jakaś kulka energii, to nie jest to dla mnie wielką przeszkodą i za chwilę widzę, że tą najmniejszą będę mogła zjeść. Już! Okej, mamy kolejne energetyczne entity. Czy was też mogę zjeść? Mogłam, ale tylko jedno i teraz muszę zaczynać od nowa. Teraz najważniejsza rzecz, skoro dotarłam już znowu tak daleko, nie mogę pozwolić na pożarcie się energii. Jak to w ogóle brzmi? Energia, która mnie pożera. Mamy najmniejszą. I na razie jeszcze się trzymajmy od pozostałych na dystans. Jeszcze troszeczkę muszę się upewnić, że już jestem odpowiedniego rozmiaru. Oczywiście zobaczcie, teraz w ogóle nie ma nic solidnego do jedzenia. Jak ja mam w takim razie skończyć ten poziom? Okej, mamy kolejną kulkę energii, którą mogę zjeść w bezpieczny sposób. Już widzę, że tutaj jest następna. Okej. 80 km i minuta do końca. Chyba powinno się to udać. Raczej powinnam dać radę. Jeśli teraz nie będzie takiej sytuacji, że same małe obiekty wlatują tutaj na moją orbitę. Czy ja już teraz zaczynam mieć orbitę wokół siebie? 100 km! Rekordowy rozmiar. I ostatni poziom, 10. Okej! No i teraz to jest porządna orbita, a nie jakieś nie wiadomo co. Musimy obronić ludzi przed zderzeniem z asteroidami.
Nie martwcie się, ziemianie! Jestem na dobrej drodze, żeby wam pomóc. Tutaj widzę jakiś piękny księżyc. Wygląda bardzo smakowicie. W każdym razie... jestem tutaj po to, żeby pomóc ludziom. Przynajmniej tak sobie tłumaczę. Całkiem dużo tych asteroid wlatuje jednak na Ziemię. No bo jeszcze są zbyt duże, żebym mogła je zjeść. Mam tylko nadzieję, że nie zniszczy nic naszej planety. O, teraz jestem w stanie być dobrym obrońcą. Już wszystko, co tutaj lata, mogę sobie zjeść. Czyli nic nie dopuścimy do tego, żeby upadło na Ziemię. Przynajmniej to jest mój cel i moje zadanie, które w sumie sama sobie wyznaczyłam. Mam 2 megametry. Więc, no zresztą widać w skali Ziemi, jaka już jestem duża. Już prawie jestem rozmiaru Księżyca. Myślałam, że smakowita planeta będzie, jakby wiecie, ostatnią rzeczą, którą zjem. Ale być może zjem już dzisiaj smakowitą planetę. Kurczę, dalej jestem mniejszy od Księżyca? Już myślałam, że pójdę w jego kierunku i będę mogła go zjeść. No Księżycu, weź się troszeczkę skurcz. A czekajcie, bo wygląda na to, że ja prawdopodobnie w ogóle nie dotrę do zjedzenia Ziemi. Mogę tylko zjeść Księżyc. Ziemia dalej jest zbyt dużo. Zobaczcie, że jestem dużo mniejsza od niej. Mam 4 megametry i skończyłam ten poziom. Ale przynajmniej zjadłam Księżyc. A w takim razie Ziemia może czeka następnym razem. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek wam się podobał. Jeśli tak, to zostawiajcie łapkę w górę. Widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Miłego dzionka. Pa, pa.